Can our son lead a normal life? Define normal. Księgowy miał być takim małym odkupieniem Bena Afflecka po fatalnie przyjętym Batman v Superman i przy okazji jedną z kolejnych sprytnie wybieranych przez niego ról, gdzie wcale nie musi wysilać się, żeby okazywać jakiekolwiek emocje. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. No ale żarty na bok, bo koncept filmu jest naprawdę ciekawy. Mamy zatem genialnego księgowego, który tak się składa, że ma autyzm, taki w hollywoodzkiej wersji, ale o tym za moment. Szybko dowiadujemy się, że nasz protagonista ma też parę rzeczy na sumieniu, choćby pracę dla naprawdę szemranych pracodawców. Plus gość sam potrafi o siebie zadbać, mówiąc delikatnie. Żeby jednak wątków nie było za mało, dowiadujemy się także o tajemnicach i niecnych interesach pewnego koncernu technologicznego, a w ślad za naszym bohaterem ruszają też agenci rządowi. No, brzmi to jak taka absurdalna komedia akcji w stylu tych najlepszych filmów Guy Ritchiego, albo, nie wiem, Johna Wicka choćby. I przy okazji materiał na zrobienie naprawdę innego, dziwnego filmu z masą akcji i czarnym humorem. No bo tak jak u Guy Ritchiego, mamy tutaj kilka wątków, które pewnie będą się coraz bardziej łączyć ze sobą i łączyć, aż dobrną do wspólnego, wielkiego, efektownego finału. Zresztą obsada, jak i w tamtych filmach, jest tutaj naprawdę gwiazdorska. Ben Affleck, Anna Kendrick, J.K. Simmons, John Bernthal. No i mamy spotkanie poprzedniego Daredevila z obecnym Punisherem. No więc nie dziwcie mi się, że poszedłem do kina ze sporym entuzjazmem. Tam jednak czekało na mnie naprawdę porządne rozczarowanie. Największy i najgorszy zarzut to to, że film jest zwyczajnie nudny. Scen akcji nie tylko jest naprawdę niewiele, ale są nakręcone tak bez wyrazu i tak w nieciekawy sposób, że można na nich zasnąć. Zero jakiegokolwiek pomysłu, po prostu wchodzi Ben Affleck, strzela ludziom w głowy i koniec. A kiedy akurat nie ma strzelanin, no to nie dzieje się nic. Serio, absolutnie nic. Bohaterowie głównie stoją i rzucają do siebie ekspozycję. Do tego wszyscy mają tę dziwną tendencję do dzielenia się swoją przeszłością z nieznajomymi. Pewnie dlatego, że scenariusz nie za bardzo poradził sobie z określeniem motywacji bohaterów w jakiś naturalny i organiczny sposób. Jednak i to nie pomaga, no bo postacie po prostu nie są interesujące. To takie archetypy, które widzieliście już w setkach innych filmów. Bez niczego, co by je jakoś wyróżniało. Wyjątkiem jest oczywiście protagonista. Tyle, że on jest może ciekawą postacią na papierze, a w praktyce... Okej, najpierw kwestia autyzmu. Musimy mieć to za sobą. Umówmy się, to nie jest zaburzenie rozwojowe, które jest jakoś mocno reprezentowane w hollywoodzkim kinie, szczególnie tym wysokobudżetowym. Wobec tego przeciętne pojęcie przeciętnego człowieka o autyzmie jest w zasadzie żadne, poza jakimś tam ogólnym wyobrażeniem. Wobec tego, jeśli film bierze się za portretowanie osoby z autyzmem i nie tylko bierze się za to, tylko opiera w zasadzie całą historię o to, całą charakterystykę tej postaci, autyzm jest tutaj esencjonalną cechą tej postaci w tym filmie, no to wypadałoby, by zrobił to dobrze. Z szacunkiem, jakoś realistycznie, choćby częściowo. Natomiast czego dowiedziałem się o autyzmie po obejrzeniu tego filmu? No, osoby cierpiące nań są dość ekscentryczne, chomikują komiksy, dobrze strzelają, nie lubią towarzystwa i mają zadatki na płatnego mordercę. Nie mają natomiast problemu z nawiązywaniem znajomości, kontaktami z ludźmi, a jak czują się gorzej, no to puszczają sobie metal na pełny regulator i już im lepiej. I jasne, wiem, to jest Hollywood, to są hollywoodzkie filmy, gdzie nie ma co wymagać 100% realizmu. Jasne, zgoda, ale niekiedy po prostu autyzm jest tematem tabu, ciągle, nic się o nim nie mówi, nic o nim nie wiemy. I niekiedy jest to esencjonalna część filmu, wokół której kręci się cała charakterystyka bohatera. Zresztą, gdyby to była luźna komedia akcji, to jeszcze można by przymknąć na to oko, ale Accountant traktuje się zaskakująco poważnie. Nie tylko opowiada nam tę idiotyczną fabułę o księgowym zabójcy ze śmiertelną powagą, ale i próbuje nam sprzedać do tego równie absurdalną rodzinną dramę rodem z najgorszych telenowel, łącznie z flashbackami i zwrotami akcji, których jesteście w stanie się domyślić jakoś najpóźniej w połowie historii. Mało tego, część wątków nie prowadzi w zasadzie do niczego i urywają się po prostu w którymś momencie, a które nie za bardzo chcą się grać, chociaż też po prawdzie nie mają za bardzo czego. Tak jak wspominałem, realizacja jest naprawdę na średnim poziomie, no a po seansie masz po prostu poczucie, że zmarnowałeś ten czas, no bo ani nie była to solidna, dobra rozrywka, ani... nie wiem co. No i nie powiem, film zaczyna się całkiem nieźle i wtedy troszkę wciąga, ale im dalej w las... tym poziom żenady i znudzenia niebezpiecznie rośnie. Także mimo tej znakomitej obsady, przynajmniej na plakacie, i tego ciekawego pomysłu, przynajmniej w teorii,
to zdecydowanie odradzam wam seans. Teraz jest w kinach o wiele więcej, o wiele lepszych produkcji, wobec tego polecam raczej wybrać jedną z nich. Choćby Arrival, albo Hacksaw Ridge, albo cokolwiek w zasadzie innego. Także tyle ode mnie, dzięki wielkie, trzymajcie się, cześć!